Witam Państwa w gorących pytaniach. Dzisiejszym gorącym pytaniem jest, czemu polskie media przedstawiają retorykę obcych mocarstw, w przypadku Polski głównie niemiecką. Naszymi Państwa gośćmi są dwie Aleksandry. Aleksandra Jakubowska, Aleksandra Rybińska, specjalistki w tym temacie. Szanowny Panie, jak to się stało, że polskie media trafiły wszystkie prawie że w niemieckie ręce? No, stało się to tak, ponieważ po 89 roku nie było kapitału w Polsce żadnego. Byliśmy państwem bankrutem, można powiedzieć, i najzwyczajniej na świecie nawet zabiegaliśmy o zachodnich inwestorów, tworząc specjalne strefy ekonomiczne. No, że próbowaliśmy ściągnąć jak najwięcej tych zagranicznych firm, i nikt nie miał kapitału, żeby założyć media z kilkoma znanymi nam wyjątkami, a w związku z tym wszedł kapitał zagraniczny, a akurat było tak, że choć w Niemczech wprowadzono bardzo surowe przepisy antymonopolowe, które uniemożliwiły muru berlińskiego. Tak, że uniemożliwiły de facto tym niemieckim rodzinom, bo to w większości niemieckich mediów jest w rąk rodzin potentatów, którzy to są ogromne koncerny, i one nie mogły kupić dalszych gazet i rozszerzyć swoją działalność w Niemczech. A w związku z tym, jak się otworzył rynek Europy Środkowo-Wschodniej, no to weszły na niego, bo to stanowiło rozwiązanie wszystkich ich problemów. No to była stagnacja, po prostu stagnacja. Ten rynek media zaczął poważnie dotarł do muru. A tutaj się nagle otworzyły nowe możliwości, i te niemieckie koncerny weszły z pieniędzmi, wszystkim, przecież nie tylko do nas. Całe czeskie media należały do niemieckich koncernów. Należały? Należały, ponieważ kilka lat temu zostały, można powiedzieć, spolonizowane po czesku, czyli trafiły, znacjonalizowane, zostały odkupione. I teraz właścicielami są czescy oligarchowie, jak choćby premier Andrzej Babiś, i pytanie, które sobie zadają Czesi, jest, kiedy było lepiej, czyli wtedy, kiedy niemieckie koncerny były właścicielami, czy teraz, kiedy na przykład jest Babiś, i jak wszystkie gazety piszą o aferach korupcyjnych Babisza, to gazety Babisza o nich nie piszą. I teraz jest pytanie, kiedy było lepiej. Ale w każdym razie w Czechach, w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej była bardzo podobna sytuacja. Czechom się udało te gazety wszystkie odkupić. No, my nadal mamy taką strukturę własnościową, jaką mamy. Dobrze, że jeszcze są takie, które piszą o tych aferach, jak pani powiedziała, że jedne piszą, no bo należą do konkurencyjnego, ale wracając, wtedy piszą. Ale wracając do pana pytania, no wszystko się zaczęło rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, w 89 roku, kiedy wielki partyjny koncern pod nazwą RSW, Książka Prasa Ruch, został rozparcelowany. Najpierw to miało być powierzony majątek, miało być spółdzielnią dziennikarskim, i rzeczywiście w dużej mierze większość, nie wiem, o ile sobie dobrze przypominam, to chyba było w RSW Prasa ponad 120 tytułów różnego rodzaju, kilkanaście drukarni. I to wszystko, z dużych dzienników aż tak, po tak, tak. I to wszystko w dużej mierze przejęły spółdzielnie dziennikarskie. Do dzisiejszych czasów z tych spółdzielni dziennikarskich ocalała jedna. Polityka. Spółdzielnia tygodnika Polityka. I potem był taki okres, kiedy rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówiła, zaczęły się te spółdzielnie dziennikarskie borykać z różnego rodzaju trudnościami. Nie było kapitału, nie można było zainwestować. Ten park maszynowy w polskich drukarniach też był przestarzały. I oni się troszeczkę czaili. Był taki duży, no powiedziałabym, duża niezgoda społeczna na to, żeby sprzedawać to mediom niemieckim. Ale potem nagle jakoś ta tama została przerwana i właściwie większość tych regionalnych tytułów została przekazana Neue Passauer, takie wydawnictwo właśnie olbrzymie, które przejęło dużo tych części. No i tak to się wszystko zaczęło. A potem mieliśmy kolejny etap tego zawłaszczania rynku przez obcy kapitał, polegający na tym, że uwalono w 2002 roku ustawę medialną, która choć nie mogła zabronić inwestowania kapitałowi zagranicznemu, unijnemu w Polsce, ale mogła wprowadzić ograniczenia dla kapitału pozaunijnego, na przykład dla kapitału amerykańskiego, który teraz hasa na naszym rynku medialnym jak chce. Wtedy chodziło o to, żeby wprowadzić takie ograniczenia, które by zapobiegały koncentracji tych mediów. To znaczy, nie mogliśmy zabronić w związku z dyrektywą o wolnym przepływie kapitału unijną, żeby obce koncerny inwestowały w Polsce, żeby kupowały gazety, telewizje czy zakładały media, ale moglibyśmy zrobić krosowanie, to znaczy nie pozwolić na to, żeby właściciel gazety ogólnopolskiej, ogólnopolskiej telewizji, ogólnopolskiej
ogólnopolskiego radia wszystko to trzymał w jednym ręku. Być może ten rynek byłby bardziej konkurencyjny i troszeczkę zróżnicowany. A skąd wynikały problemy tych spółdzielni dziennikarskich, że one padały jedna po drugiej? No bo spójrzmy na przykład na politykę. Polityka sobie poradziła, tak? Gazeta Wyborcza sobie świetnie poradziła, wyrosła po prostu ponad możliwości, jakie jej dawano. Ale nie była spółdzielnią dziennikarską. Gazeta Wyborcza była założona od nowa i przetrwała dzięki temu, że dostała papier, który był wtedy towarem deficytowym od RSW, Prasa, Książka i Ruch. Stamtąd ten papier szedł i też dostała możliwość druku w drukarniach państwowych, więc ten pierwszy początek Gazety Wyborczej to był po prostu usłany aksamitem. No. Mm-hmm. Ale co z resztą mediów? Tak się nie dostawały te reszta gazet papieru? A od kogo miały dostawać? No, dlaczego tylko Wyborcza dostawała w takim razie? A to jest dobre pytanie, dlaczego tylko Wyborcza dostawała, ale no już żeśmy to ustalili. No, brak kapitału ostatecznie doprowadził do tego, że no, jak nie ma kapitału, nie ma rozwoju. Tak? No, i trzeba było zamknąć gazetę albo je sprzedać. I tak się ostatecznie stało. A dlaczego akurat Gazeta Wyborcza? No cóż. No, wydawać by się mogło, że wydawanie gazety nie ma nic prostszego. Tak? Wystarczy mieć drukarnię, papier, dziennikarzy i sprzedawać gazetę. Była potrzeba ogromna na treści dziennikarskie, na informacje na początku lat 90. Więc pytanie, dlaczego niektóre z tych gazet padły po prostu praktycznie natychmiast, a uchowały się tylko dwie. Myślę, i to jeszcze z jednej linii programowej. No, myślę, że to jest też kwestia bardzo płytkiego rynku reklamowego. No, jeżeli nie mamy dotacji państwowych, jeżeli nie mamy pieniędzy płynących tak jak w RSW Prasa, Książka już z koncernu do redakcji, wszyscy sobie żyją spokojnie i nie martwią się tym, czy gazeta jest sprzedawana, w jakim wymiarze jest sprzedawana, czy są reklamy, czy nie, no to wtedy zaczyna się ten tak zwany kapitalizm. No, trzeba samemu zabiegać o reklamy, samemu zabiegać o to, żeby się sprzedawało. I to było no, szalenie trudne w owych czasach. No, do tego dowodzi kolportaż, który też przecież jest tani. I myślę, ten temat że... chcę poruszyć za ustami pani Lichockiej, która wypowiadała się właśnie na temat kolportażu i tego, co się wydarzyło na początku lat 90. Jeżeli możemy zobaczyć ten materiał, poproszę. W tej chwili po takiej łupieszczej polityce ugrupowań systemu III RP, ugrupowań postkomunistycznych, polskie państwo nie ma żadnych narzędzi, żeby regulować rynek prasy, jeśli chodzi o kolportaż. Potraktowano wydawanie i rozprowadzanie gazet jako aktywność wyłącznie biznesową, która w ogóle nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o misję związaną z wolnością słowa, dostępnością do informacji, dostępnością do słowa drukowanego. Zupełnie to zlekceważąc. Pada magiczne słowo kolportaż, które się wszystkim kojarzy z rozprowadzaniem gazet, ale kolportaż to nie tylko rozprowadzanie gazet, ale też prezentowanie ich na przykład w kioskach, tak? I gazety, które przez koncerny kolportujące nie są dobrze prezentowane, mogą wydawać ogromne pieniądze na druk, na redakcję, na sprzedaż, a nie przebiją się chwilki, nie będzie ich widać, więc kolportaż jest chyba istotny. Kolportaż jest istotny, ale ja bym tutaj nie doszukiwała się przyczyny spadku czytelnictwa gazet papierowych akurat w słabym kolportażu. W tym momencie myślę, że przyczyny leżą zdecydowanie gdzie indziej. Ale w 90-tych latach nie było internetu, a jednak ten kolportaż potrafił zabić gazety, które nie opłacały się. Tak, a dzisiaj widzimy, że mimo wszystko takie gazety jak chociażby Rzeczpospolita, żeby wymienić jedną, która ma kioskową sprzedaż chyba 9 tysięcy w tej chwili, 8-9 tysięcy. Dziennie czy miesięcznie? Dziennie, ale mimo wszystko jednak te gazety dostarcza do kiosków. Tak? Mhm. Wyobraźmy sobie, ile musi kosztować dowiezienie tego jednego egzemplarza Rzeczpospolitej, tak? Przy takim nakładzie, który trafia do kiosków, do jednej miejscowości. No to strasznie mało. Patrzymy, jak jest tam, nie wiem, gazeta kosztuje 4,50, jaka jest cena Rzeczpospolitej, że jednak to są ogromne koszty, a jednak mimo wszystko gazety się na to decydują, żeby ten kolportaż podtrzymać i te gazety do tych kiosków nie likwidują wersji papierowej jak na razie, bo jest to także instrument no, prestiżu, to jest prestiżowe, jest to gazeta ogólnokrajowa, więc tutaj oczywiście problemy ruchu, tak, które mamy obecnie, no nie wiemy, czy ten ruch w końcu zostanie uratowany, restrukturyzowany, co z nim się stanie, też jakby nikt nie został pociągnięty, ani Igor Chałupica, ani nikt inny został pociągnięty do odpowiedzialności za to, co się stało, no ale wszystkie gazety, rzeczywiście na tym pracą. Stało, tak? Wszyscy wydawcy wiedzą, na tym stracili może pieniądze. Nie wszyscy wiedzą o tym, co się stało z ruchem, jeżeli można to rozwinąć. No ruch jest bankrutem. No tak, to ogromny dystrybutor. No, tak, jest główny dystrybutor, jest bankrutem. No i chyba doszło nam do ogromnych nadużyć finansowych, na których większość wydawców straciło bardzo wiele pieniędzy. Ale jeżeli ruch upadnie, no to stracą ci sami wydawcy główną sieć dystrybucyjną gazet.
I nie wiadomo, czym ją tak naprawdę zastąpić. Mamy jeszcze Portera, który też się bardzo rozrósł, ale my taki zrobiliśmy myk szybki od lat 90. do teraźniejszości, bo to jest zupełnie inna sytuacja. Ja uważam, że ta prasa papierowa będzie się coraz bardziej zwijała i z tych 9 tysięcy Rzeczpospolitej może w najbliższym czasie, czy iluś tam tysięcy Gazety Wyborczej już nie być w kioskach, wszystko będzie do przeczytania w internecie. Natomiast no, te lata 90. Niby kolportaż był lepszy. Pamiętajmy o tym, że to były jeszcze te lata, kiedy jeszcze takie różne klubokawiarnie, GS-y w małych miejscowościach. Tam też te gazety Ruch dostarczał do tych mniejszych i miejscowości. A potem to się tak z dnia na dzień zaczynało ograniczać, kurczyć. Już rzeczywiście nie dość, że było daleko do teatru i do kina z tych mniejszych miejscowości, to także nie można było gazety, a nie każdy prenumerował, żeby listonosz mu przynosił. Więc to się wszystko tak zmniejszało. A to kurczenie można powiązać z wejściem niemieckiego kapitału, czy to raczej samo z siebie, niezależnie? Że samo z siebie, bo jednak te gazety regionalne miały się dobrze, jak zostały już kupione przez ten kapitał niemiecki. I czasami nawet gazeta regionalna, ja pamiętam z moich czasów opolskich, że Nowa Trybuna Opolska była chętniej czytana niż dodatek Gazety Wyborczej, który się ukazywał w Opolu. Bo to było bliżej mieszkańców, bliżej ich tematyki, mniej polityki, a bardziej takich spraw interwencyjnych. I to rzeczywiście ta prasa regionalna no, była czytana w tamtym okresie. Pani Aleksandra Bliska powiedziała coś interesującego o tym, że ograniczenia prawne na rynku niemieckim spowodowały wylew prasy niemieckiej za granicę Niemiec, czy między innymi do Polski. Pytanie, czy nikt z rządzących w Polsce nie wziął pod uwagę tego, jak istotnym czynnikiem jest posiadać media będące własnością polskich przedsiębiorców, firm, państwa polskiego? Ale nikt. Zarżnięto w 92 roku ustawę, która pewne bariery tworzyła, żeby nie było monopoli wielkich koncernów, bez względu na to, czy to jest koncern polski, czy to jest koncern zagraniczny, i potem już nikt się nie odważył. Patrząc na konsekwencje dla ludzi, którzy chcieli to przeprowadzić, jakie wyniknęły z tego pomysłu, po prostu każdy bał się dotknąć tego. Jakie konsekwencje ponieśli? Jakie konsekwencje? No efekty całej afery Rywina, tego, że zamordowano to już, XXI wiek. No tak, już mówimy o tym, jak to się potem przełożyło na ten kapitał, bo przecież w 2003 roku weszliśmy do 2004, weszliśmy do Unii Europejskiej i granice zostały na oścież otwarte. No. I nic nie trzeba było zrobić. Oczywiście, że jest problem z uzyskaniem koncesji telewizyjnej, bo jest to dobro rzadkie, prawda? Przecież mieliśmy w 92-93 roku mieliśmy jedną tylko ogólnopolską stację prywatną, oprócz telewizji publicznej. Teraz jest dużo... nadającą przez satelitę. Tak. I teraz jest trzeba mieć tylko pieniądze i można z mediami w Polsce wszystko zrobić. Można odkupić, przejąć akcje, można założyć nowe, jeżeli się ma bardzo dużo pieniędzy. No, tylko trzeba mieć pomysł i pieniądze. Ja pamiętam takiego polskiego inwestora z lat 90., który producenta notabene wódek, który postanowił wejść w branżę medialną. No i zaczął finansować miesięcznik dla dziewcząt i no i był bardzo rozczarowany, kiedy po 3 miesiącach mu się ta inwestycja nie zwróciła. Tak. A u nas wchodzą koncerny z nowymi tytułami, na przykład tymi lifestyle'owymi, przeznaczonymi dla kobiet, różnymi tam dobre rady, czy jakieś inne tam, jak się ubrać. I oni mają plan na 2-3 lata inwestowania, dokładania do tego, zanim tytuł się umocni na rynku. No więc pieniądze są... Jak się to stało, że na Czechach udało się odebrać, odkupić gazety, media od Niemców? Bo rozumiem, że u nas zawsze, jest to potężny problem ciągle. Zawsze można albo... oni, krótko mówiąc, udało im się je odkupić, ponieważ one nie przynosiły jakichś wielkich zysków. Ja myślę, że pierwsza rzecz jest zawsze... taka, że te koncerny jednak też patrzą na to, czy coś z tego mają finansowo. Czechy to jest stosunkowo mały kraj. Myślę, że w Polsce może ten sam myk nie będzie taki prosty do przeprowadzenia. To zapewne z tym było związane przede wszystkim. No i teraz są to media czeskie i nadal przędą bardzo cienko, czyli to też jest pomysł. Jednak załamanie nastąpiło finansowe. No załamanie może nie, ale no to cierpią na te same problemy, na które cierpią gazety tak w Polsce. No nie się po prostu nie sprzedają, tak? To jest lata 90., początek lat 90., kiedy niemieckie koncerny weszły do Polski, do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To był czas jeszcze, kiedy prasa się miała bardzo dobrze, kiedy nie było internetu, kiedy rzeczywiście te dochody były dosyć duże. No i była możliwość rzeczywiście zarobienia sporych pieniędzy. O przejęciu ewentualnym mediów w Polsce przez polskie firmy i rząd porozmawiamy w kolejnej części programu, jeżeli pani pozwolą. Zapraszam.
Witam państwa w drugiej części gorących pytań, których to gorące pytanie brzmi: dlaczego polskie media są w obcych rękach? Państwa moimi gośćmi są Aleksandra Jakubowska i Aleksandra Rybińska, dwie Aleksandry. Szanowne panie, rozmawialiśmy przed przerwą o tym, że Czechom udało się odzyskać ich media, bo to mały rynek tak naprawdę. Czy w Polsce jest to możliwe, żeby nastąpiła zapowiadana przez PiS ustawa, która dekoncentruje media i pozwala na przejęcie ich przez rząd polski? Podejrzewam, że o to chodziło. Może na początek zobaczmy pana Selina, który mówi o tej kwestii. W większości dużych, poważnych krajów europejskich nie ma takiej sytuacji, w której własność jakiegoś istotnego segmentu mediów byłaby w tak dużym stopniu w rękach kapitału zagranicznego jak w Polsce, a tak w Polsce jest. Więc diagnoza jest oczywista i zasługuje na krytyczną uwagę. Natomiast rozwiązanie tego problemu nie jest łatwe. Na razie tego tematu nie podejmujemy. I nie nastąpi próba rozwiązania tematu do wyborów jesienią 2019 roku, zgadłem? To zależy od decyzji politycznej liderów mojego środowiska politycznego i też kierownictwa mojego rządu. Zawsze można w każdym momencie ten temat podjąć i jesteśmy do tego w ministerstwie gotowi, ale powtarzam, potrzebna jest do tego decyzja polityczna, której nie ma. To jest materiał z grudnia zeszłego roku. 15 minut temu rozmawiałem z jednym z wysokich przedstawicieli Ministerstwa Kultury. Powtórzył to, że do tematu wrócimy po wyborach. Więc pytanie, czy faktycznie wrócimy do tego po wyborach, czy może po prostu nie ma takiego tematu, bo nie ma możliwości, że w Polsce odkupić media, zabrać media obcym mocarstwom. No to problem polega na tym, że kto miałby je odkupić, tak państwo? To by było równoznaczne z rzeczą bardzo nieprzyjemną i no, nielubianą, szczególnie w Brukseli, czyli mówimy o czegoś, w czymś rodzaju nacjonalizacji, pomocy publicznej niedozwolonej. Czyli UNO to jest pierwsza droga, która jest praktycznie zamknięta. Mamy drugą drogę, no to jest po prostu wprost wywłaszczenie. Tak? Zrobimy jakąś tam ustawę, wpiszemy, że 30, 40, 50% musi należeć do jakichś polskich podmiotów, no i potem państwo to sobie bierze. Trudne do przepchnięcia w Brukseli również będzie na pewno w tym momencie. Już sobie wyobrażam zresztą reakcję opozycji, tak, KOD-u, obrońców Otuła i tak dalej, którzy natychmiast by wysłali pytanie do TSUE i byśmy, co by się zaczęło, się nigdy nie skończyło. W związku z tym to jest drugi problem. No i trzeci oczywiście jest taki, że jeżeli miałby to odkupić jakieś prywatne przedmioty, no bo w Czechach to były podmioty prywatne, tak, Babiš i inni oligarchowie, kto miałby to być? Jakich my mamy oligarchów, którzy powiedzmy byliby gotowi działać w interesie narodowym i chcemy na przykład, żeby, nie wiem, Zygmunt Colo, Żak lub kto inny kupił te gazety, te media, które są w tej chwili w rękach koncernów niemieckich. Czy to byłoby korzystne, czy o to chodzi i czy rząd tego chce? Więc tutaj znowu mamy, tak, mamy dosyć złożony problem, czyli kto miałby te podmioty odkupić? I jakie prawo można wprowadzić, na co zgodziłaby się Unia Europejska, jeśli chodzi, była już ta dyskusja o tych procentach, tak, ile procent powinno, czy po prostu zrobić to przez ustawę dekoncentracyjną. Ale wprowadzenie przepisów, które mówią, że tylko 10% danego medium, czy 15% może należeć do podmiotu zagranicznego, to nie jest równoznaczne z repolonizacją. Tak? To prawda. No bo właśnie, i tutaj jest, ja po prostu nie widzę, jakie mogłoby być wyjście z tej sytuacji. I dlatego mi się wydaje, że rząd tego tematu jest traktowany poważnie, bo ja pamiętam, że w chwili, kiedy PiS doszedł do władzy i te pierwsze takie promyki przejęcia się pojawiły, jeden z topowych dziennikarzy Rzeczpospolitej zresztą, który do tej pory strasznie ujeżdżał w popisie i po prostu był antysystemowy, bardzo antypisowski, z rozmów, jakie przeprowadziłem z ministrami PiS-u, się okazało, że nagle zaczął wyzwaniać ministrów PiS-u, żeby jednak może ocieplić ich wizerunek w związku z tym, że możliwe, że państwo odkupi Rzeczpospolitą. Także chyba że plany są poważne, te plany. Ale ja nie chcę się zachowywać jak stara żona, która mówi, a nie mówiłam, bo ja to wszystko, o czym my dzisiaj mówimy, mówiłam na jednej z komisji w sprawie Rywina. Pamiętam na zakończenie, jestem rekordzistką w przesłuchiwaniu, 11 razy byłam na tej komisji przesłuchiwana i w czasie jednego przesłuchania na koniec zwróciłam się do dziennikarzy obsługujących i odmalowałam im perspektywy. Czym może się skończyć, jeżeli państwo nie wprowadzi jakichś ograniczeń dla koncentracji kapitału i dla kapitału zagranicznego? I wtedy to był ten moment, który można było. I teraz z goryczą patrzę, jak czasami ci sami ludzie, którzy torpedowali dla korzyści i dla interesów jednego koncernu tę ustawę, teraz płaczą nad tym, że mamy kapitał zagraniczny w Polsce. I to jest taka moja refleksja z lekką nutką goryczy. Natomiast wracając do tego, czy jest możliwa repolonizacja, nie jest możliwa. Nie jest możliwa.
niemożliwa z jednego prostego powodu. A co to za problem założyć spółkę polską w oparciu o kapitał zagraniczny? Każdy może, mając pieniądze na zachodzie, przyjechać do Polski, zarejestrować podmiot gospodarczy i to będzie zagraniczna czy polska spółka? Mm-hmm. No polska spółka, prawda? Ona nie może mieć żadnych ograniczeń. Więc jest to mało realne. Kwestia odkupienia. No udało nam się jeden bank odkupić od Włochów. Być może jest to jakaś ścieżka, ale też podzielam zdanie pani redaktor Rybińskiej, że raczej mało realna. Obciążony prawdopodobnie złymi kredytami i tak dalej. Więc ktoś chciał się pozbyć się go. Więc ja myślę, że tutaj jest chyba jedyna droga. Próba budowania, nie wiem, przy pomocy kogo, czy państwa, czy kredytów bankowych, czy spółek Skarbu Państwa, nie wiem kogo, mediów, polskich mediów, albo wzmacniania tych mediów, które rzeczywiście są polskie. No proszę zobaczyć, że jednak Zygmuntowi Zolożowi udało się nie sprzedać tego Polsatu przez te, no... Mimo różnych prób, które miały miejsce. Wiele lat. Jest to, abstrahując od tego, jak się ocenia tę stację telewizyjną i jej profil polityczny, jest to stacja oparta o polski kapitał i nikt nie zarzuci Solorzowi, że wpuszcza jakąś tam boczną furtką inny kapitał, prawda? Mm-hmm. Ale mówimy teraz o biznesie głównie, tak, że media to jest biznes, pieniądze, zależności finansowe. Rzecz myślę o wiele bardziej istotniejsza, że Niemcy, bo o nich mówimy, posiadając rynek medialny w Polsce, mogą dowolnie kształtować opinię publiczną pod swoim kątem, tak? Jak to wygląda w Niemczech? Bo w Niemczech nie jest możliwe, żeby... Znaczy nie wiem, czy to jest prawnie niemożliwe, ale to jest niemożliwe nie do przyjęcia, że na przykład duży dziennik niemiecki, główny dziennik niemiecki albo medium niemieckie nagle zaczęło prowadzić antyniemiecką politykę, tak? Żeby mówić, że rząd niemiecki jest beznadziejny, trzeba go usunąć, że państwo niemieckie jest u skraju upadku i generalnie prowadzić medialną politykę antypaństwową. W Niemczech jest to niemożliwe, tymczasem u nas jest to naturalne. Znaczy, no, polityki antypaństwowej żaden niemiecki dziennik nie prowadzi, natomiast były kampanie, powiedziałabym, prowadzone przeciwko konkretnym politykom, na przykład Spiegel przez lata prześladował kanclerza Gerharda Schrödera. Mm. Z jakiegoś powodu uznała ekipa Spiegla, że jest do niczego jako kanclerz, był za mało lewicowy, bo wszedł na takie New Label, prawda, taką ścieżkę troszkę liberalną lewicy. No, z nim się terroryzowali, a Schröder niczego nie mógł zrobić właściwie. Mm-hmm. Natomiast nie był to atak na państwo jako takie. Nie było to oczernianie państwa, tylko no, jakby tej osoby jako kanclerz. Tak? Racja stanu jest świętością. Stanu jest świętością i po prostu niemiecki rynek jest całkowicie w rękach niemieckich. Mhm. Są to koncerny rodzinne, są to koncerny, które datują często jeszcze sprzed II wojny światowej i potem wznowiły swoją działalność. Na przykład koncern Bertelsmann bardzo ładne broszurki dla NSDAP drukował w czasie, prawda, III Rzeszy. Axel też chyba tam miał pewne... akurat nie, Axel Springer akurat nie za bardzo się ubrudził, natomiast no, Bertelsmann jak najbardziej. Tak? No, mhm. Na stronach Bertelsmanna można przeczytać przeprosiny za to, że bardzo się zaangażowali w sukces Adolfa Hitlera. No i to są koncerny, które trwają od 100 lat, 150. To są tradycyjne koncerny rodzinne i nie ma żadnego prawa prasowego ani innego, które zabrania zagranicznym przedmiotom kupić jakąś gazetę, jakieś medium w Niemczech. Ale natomiast, czy jest to możliwe? Ale w praktyce jest to niemożliwe. No, Mardoch próbował i była wielka wrzawa, że to spekulant, że kto to w ogóle jest i że my tutaj w Niemczech mamy pewną tradycję w mediach. Dziennikarze się burzyli. No jak my będziemy pracować dla niego? Nie wiadomo, kto to jest. My tu robimy, prawda, niemieckie dziennikarstwo. Intelektualiści burzyli się. I była taka wielka wrzawa, potem jeszcze się do tego włączyły związki zawodowe, że przecież, o Jezu, kapitalista tam, nie wiem, z Londynu, to będzie koniec, że ten biedny Mardok, wprawdzie to Berliner Zeitung cały kupił, ale nacieszył się nim niezbyt długo i go natychmiast powrotem się go pozbył, bo miał same straty. Znaczy, po pierwsze, dziennikarze odmówili wykonywania pracy. Dystrybutorzy pewnie swoje. Tak, dystrybutorzy swoje, bo był włoski strajk od rana do wieczora w redakcji. No to no, widać było, że nic z tego nie będzie. Nikt nie chciał z nim rozmawiać. Redaktorzy nie chcieli tam prowadzący z nim współpracować. No to chłopina się koniec końców poddał i to odsprzedał jakiemuś przyzwoitemu niemieckiemu koncernowi. Mieliśmy też drugi przypadek Polaka, który chciał założyć gazetę. On wydawał motoryzacyjną gazetę. Ale powiedział, usłyszał, że on nie dostanie żadnej reklamy od firm niemieckich. Teraz sobie wyobraźmy taką sytuację. Ale on doszedł do tego wysokiego poziomu i właśnie doszedł do poziomu, kiedy po prostu mógł zagrozić niemieckim konkurentom na niemieckim rynku. A to o czym innym mówimy, bo ta gazeta chyba, ta sportowa gazeta, tak? Motoryzacyjna jakaś jeszcze była. Ona jest chyba w samym, ale tam taki jakiś próbował Była taka piłkarska, pamiętam. Człowiek próbował coś założyć, się poddał, bo powiedzieli mu, że...
nie liczył, żeby nie liczył na to, że jakakolwiek firma tak. działająca na terenie Niemiec da mu reklamę. No przecież nie będzie Pudliszek reklamował, które w Polsce coś tam sprzedają, tylko musi reklamować niemieckie firmy. No, ale I teraz Polski, wyobraźmy sobie odwrotną sytuację, że u nas nagle, no dobrze, mówimy, nie będziemy popierać obcych koncernów i tak dalej, no ale obce koncerny dostają głównie reklamy z filii obcych koncernów działających w Polsce. Tamten strumień pieniędzy płynie głównie, bo przecież nie dostają ich teraz od spółek Skarbu Państwa. Dostaję informację, że pani Jolanta Hajdasz, specjalistka od mediów, jest na linii. Bardzo proszę o połączenie w takim razie. Witam serdecznie, ja pana słyszę. Świetnie, też panią słyszę. Co można zrobić w Polsce, żeby media, nawet jeśli nie zostały przejęte przez polskie, polskie pieniądze, to działały na korzyść racji stanu polskiej? Bo to jest chyba pytanie, do którego zmierzamy powoli. Ja nie mam jednoznacznej, prostej recepty, co należałoby po prostu zrobić w tej sprawie. Dlatego, że sprawa jest po prostu no, skomplikowana. Media polskie po tak, a nie inaczej przeprowadzonej transformacji znalazły się w dużej części, mówię, media drukowane po prostu w rynkach zachodnich koncernów różnego rodzaju. Bardzo dynamicznie rozwija się rynek w internecie, też nie do końca monitorowany przez polskie podmioty po prostu pod względem własności, kto tak naprawdę jest właścicielem czego. Wiedza o tym jest znikoma i za każdym razem, kiedy próbuje się po prostu dociec, to jakby kto jest właścicielem czego, no to jest po prostu poszukiwanie po omacku, po KRS-ach, błądzenie, poszukiwanie po prostu wiedzy o tym, jakie podmioty tak naprawdę działają na rynku mediów w Polsce. Nie ma jednej komórki, jednego miejsca, w którym byłyby te informacje zebrane. One są, że tak powiem, nieznane ani dla właścicieli, inaczej nie są znane dla ludzi pracujących w mediach, ani co oczywiste dla odbiorców tak powszechnie, więc jest to problem. Nie jest to łatwo rozwiązać, dlatego że proste odkupienie gazet drukowanych od, nawet gdyby zakładając w zgodzie z obowiązującymi obecnie przepisami, ktoś chciał je uprzejmie sprzedawać, to po prostu może się okazać, że to jest, że tak powiem, już naprawdę musztarda po obiedzie, bo rynek prasy przeżywa po prostu kryzys, jest tych pieniążków na tym rynku coraz mniej. Ludzie po prostu nie kupują gazet, rezygnują właśnie z tej formy i dostępu do informacji, więc odkupienie niejednego wydawnictwa dzisiaj przez jakiś podmiot medialny z kapitałem polskim może po prostu oznaczać wręcz jakby prezent w postaci tego, że przez te ostatnie 25 czy nawet 30 lat niektóre podmioty, czy 15, działaliście sobie bez problemu na naszym rynku. Teraz jakby trzeba było doinwestować, może nawet dokładać do tego interesu, to my od was za duże pieniądze te podmioty odkupimy. Byłoby to działanie trochę no, ryzykowne, absurdalne, aczkolwiek zostawienie tego wszystkiego tak jak jest, gdzie tak trudno rozwijać się rynek po prostu mediom z polskim kapitałem, mediom reprezentującym poglądy na przykład bliskie konserwatystom, bo tych zawsze na rynku mediów brakowało, no to zostawienie tego tak tylko tej niewidzialnej ręce rynku jest naprawdę ryzykowne i przekonujemy się o tym bez przerwy. Obecna w studiu pani Aleksandra Rybińska wspomniała o tym, że niemieckie media potrafią wejść na kark politykom, ale to są poszczególni politycy. Tymczasem w Polsce obserwujemy sytuację, kiedy każdy ruch obecnego na przykład rządu jest negatywnie opisywany, podprogowo przekazuje się negatywne emocje z tym związane. Czy z tym coś można zrobić? Bo to rozumiem, że jedynie cenzura mogłaby cokolwiek z tym zrobić, ale czy poza cenzurą jest jakiś sposób, żeby te media obecne w Polsce, zagraniczne media, przedstawiały polską rację stanu, tak się to dzieje w Niemczech, tak rozumieliśmy. To znaczy w Niemczech wprowadzono bardzo jednoznaczny po prostu sposób, mianowicie tam w tej chwili obowiązuje 10% kapitał w, no znaczy podmiot zagraniczny może mieć tylko 10% własności właśnie w jakiejkolwiek medialnej. Po prostu media zostały zaliczone w
chyba w grudniu to było ubiegłego roku, właśnie do tego sektora strategicznych, znaczy do tej części strategicznych sektorów gospodarki, i nie wolno kapitałowi zagranicznemu mieć więcej właśnie niż 10%. U nas może mieć nawet 100% w mediach właśnie kapitał zagraniczny, więc to jest zupełnie, no, absolutnie inna sytuacja. Czy my możemy mediom cokolwiek narzucić? Kłopot, dlatego że natychmiast jest właśnie przedstawiane to jako zagrożenie wolności słowa, zagrożenie, które jest, no, szum na całą Europę. Po prostu z tego się natychmiast robi, kiedykolwiek się ingeruje po prostu właśnie w ten sektor mediów. Sytuacje są naprawdę paradoksalne nieraz i właśnie z jednej strony chcemy mieć wpływ na to, co w tych mediach się ukazuje, bo nie chodzi tylko tutaj łatwo, powiedzmy, mówić, że jeżeli chodzi o sprawy ważne dla państwa, no to jest ingerencja polityków i tak dalej, ale nawet jeżeli weźmiemy po prostu tematy neutralne od strony politycznej, na przykład jeżeli chodzi o zagrożenie niewłaściwymi treściami, które jest dla dzieci, dla młodzieży, to tutaj na tym gruncie bardzo łatwo się dyskutuje i nie mamy możliwości pokazania paluszkiem, to jest niedobrze, nie róbmy tak, to jest po prostu, prowadzi tylko do deprawacji na przykład małoletnich. I ta wolność słowa właściwie w tej chwili tak nie funkcjonuje, Europa i my też, że nie ma wielkich możliwości, żeby to w sposób legalny działać. Tu musi być praktyka tego działania, chęć tego zrobienia, przyzwyczajenia, plus do tego jakiś rodzaj wsparcia, no, gdzie u nas tego nie ma, gdzie po prostu dziennikarze są zawodem zostawionym zupełnie samym sobie, gdzie nie ma żadnego wsparcia socjalnego. W każdej chwili każdy może zostać dziennikarzem bez względu na to, czy ma wykształcenie, czy go nie ma, choć jest to zawód, może założyć gazetę, portal, wszystko. Wszystko jest wymieszane ze wszystkim. Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Komercja i takie rzeczy, także... Dziękuję za tę wypowiedź. Mówiła Jolanta Hajdacz ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a przy okazji z Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Bardzo dziękuję i zapraszam na trzecią, ostatnią część naszego spotkania. Witam państwa w trzeciej, ostatniej części gorących pytań. Gorącym pytaniem poniekąd jest to, co robią Niemcy w polskich mediach, a de facto jest to, czy mamy szansę na wielkie imperium, które posiada własne media, które prezentują potęgę tego imperium. Turcy sobie poradzili, zamknęli w więzieniach dziennikarzy, którzy pisali źle o rządzących. Putin robi to samo. Niemcy, jak panie powiedziały, robią wszystko, żeby ich państwo rosło w siłę, a Niemcom żyło się dostatniej. To może to jest kierunek w Polsce, żeby cokolwiek zmienić, skoro prawnie nic nie można zrobić z tymi naszymi nieszczęsnymi mediami. No dobrze, ale w Niemczech mamy jednak bardzo jednostajną opinię, która jest produkowana w tych mediach, tak? Znaczy my Polacy, czy... Nie, w Niemczech, przecież wszyscy są, można powiedzieć, wszystkie media są lewicowo-liberalne, z bardzo niewielkimi wyjątkami, czyli jest tam kilka niszowych portali, gazetek, które, no, odkąd jest alternatywa dla Niemiec, tak troszeczkę inny punkt widzenia prezentują, ale można powiedzieć, że to jest jeden wielki lewicowo-liberalny konglomerat medialny, więc bardzo łatwo jest ustalić jedną słuszną prawdę, jedną linię, która jest korzystna dla Niemców, która współgra z ideologią i którą można następnie sprzedawać jako jeden blok. No, u nas w Polsce tak nie jest, my mamy głęboką polaryzację, ona w Niemczech teraz zaczyna dopiero kiełkować, ta polaryzacja, u nas ona zaraziliśmy ich. Trochę ich zaraziliśmy, ale myślę, że cała Europa jest w tej chwili jednak zarażona polaryzacją i bardzo głębokie podziały zaczynają przez tę Europę przebiegać, więc wszędzie pojawi się za chwilkę ten problem, że te media już nie będą takim jednostajnym blokiem jedynej słusznej prawdy. Więc my mamy ten problem, mamy media lewicowo-liberalne, jak Gazeta Wyborcza, no i mamy potem media prawicowe, których zawsze było troszeczkę za mało. No i ostatecznie one się troszkę rozwinęły, ale nadal ta nierównowaga jest dosyć spora, nawet jeżeli wliczy się telewizję polską jako, prawda, po stronie teraz mediów prawicowych. Tymczasowo. To tymczasowo, tak, no wiadomo. To i tak tamta strona jest silniejsza, jeszcze spojrzymy na liczbę. A może zamiast walczyć mediów z Niemcami, zacznijmy się od nich uczyć. Ja pamiętam, kiedy pracowałem w niemieckich mediach, to był Jaksel i Burda, coś, co mnie tam zawsze zadziwiało i tak powodowało, że oczy szeroko otwierałem. Informacje, które tam przekazywano z niemieckich mediów, to były duże części przedruki, które po prostu trzeba było jakoś tam przeredagować, ludzie to robili. Z nich wynikało, że Niemcy to jest
potęga historyczna od tysiącleci, że koło wynaleźli Niemcy, procesor do komputera Niemcy, wycieraczkę, to nie miało nic wspólnego z prawdą, ale w niemieckiej prasie czytelnik czytając napawa się dumą ze swojego narodu, bo my Niemcy wymyśliliśmy wszystko, tak, od koła do procesorów, po telefony komórkowe, tak jak mówię, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale taka rzeczywistość jest przedstawiana ludności. Może to jest ten sposób. Tylko jak to zrobić? Wielu... No TVP się udaje, bo w TVP jak się uruchamy, tam wszystko jest sukcesem. Tak, więc może to jest ten kierunek. Jesteśmy raczej skłaniani do tego, żebyśmy się wstydzili. Po pierwsze tego, że jesteśmy Polakami. Po drugie tego, że mamy tysiącletnią historię. Po trzecie tego, że coś nam zaczyna się w gospodarce. Mamy się bić w piersi, że jesteśmy faszystami, antysemitami. No po prostu dołuje się tego Polaka z każdej strony, z jakiej się może. Ale chciałam powiedzieć o czymś jednym. Ja oczywiście nie wierzę w to, że nastąpi jakakolwiek repolonizacja z urzędu, że tak to może powiem. Zmiana mentalności. Repolonizacja z urzędu, że wprowadzone zostaną jakieś przepisy, które nagle sprawią, że prasa zacznie być, no ja nie mówię, że przychylna państwu, ale chociażby obiektywna w tym, co pisze. Natomiast chciałam przypomnieć wypowiedź Donalda Tuska z 4 czerwca tego roku. Mamy tą wypowiedź, może posłuchajmy z ust bezpośrednio człowieka, który... wie, o co chodzi. Oni mają media publiczne, telewizję publiczną, nic nie możemy zrobić. Wtedy też tamci mieli media publiczne i wszystkie pozostałe media. Myśmy mieli ulotki, jakieś gazetki, całe noce, dnie zarywaliśmy. Wiecie, co to było? Wydrukować 30 tysięcy gazetki stoczniowej w jedną noc i rozwieźć do połowy Polski. A i tak, no ile ludzi to miało w rękach? No relatywnie niewiele. Nikt nie narzekał. Okej, wasza telewizja publiczna, nasz internet, no przecież to jest proste. Naprawdę nie musimy czekać na łaskę pana Jacka Kurskiego. Ja pragnę zwrócić uwagę na jedno, że Donald Tusk mówi, że nie mają telewizji publicznej, ale w 2015 mieli telewizję publiczną i przegrali wybory, także to myślę trochę... Znaczy, telewizją publiczną się już nie wygrywa w wyborach. To prawda. Nigdy się nie wygrywa. Ja nie pamiętam nigdy takiego. A teraz już momentu. Tym bardziej, bo rzeczywiście są internety, ale nie jestem pewna, czy te internety naprawdę należą do Donalda Tuska, jego no też jakoś tak mam przekonanie, że raczej nie. Dlaczego przypomniałam? No chyba, że mają pieniądze na zatrudnienie miliona troli, które będą uskuteczniały propagandę platformiarską, ale to też nie działa. To też nie wystarczy. Dlaczego przypomniałam te słowa Donalda Tuska? Bo pan przewodniczący głęboko się myli, mówiąc o tym, że internety są ich. Dlatego, że internet stał się właśnie takim jednym... Oczywiście telewizja publiczna po jednej stronie, TVN po drugiej stronie, odłóżmy to, każdy ma, opowiada swoją historię i każdy ma w tym jakieś cele. Natomiast internet jest tym miejscem, gdzie bardzo szybko się wszelkiego rodzaju fake newsy, złe dane statystyczne podawane, czy jakieś manipulacje. No, internet jest bezlitosny, wykryje każde kłamstwo, wykryje każde przeinaczenie, wyśmieje. Więc ja myślę, że nadzieja jest w internecie, że bardzo zauważam to w internecie i na profilach i Facebooku, może mniej facebookowych, Facebook jest bardziej, że tak powiem, w poprzedniej epoce zanurzony niż Twitter, ale na Twitterze zauważam to, że właśnie jest sporo takich, no nie chcę używać wielkich słów patriotycznych postaw, ale obywatelskich, takich, które mówią, że tak, dobro państwa jest ważne, że historia jest ważna, że to, że w jakichś tam dziedzinach gospodarczych mamy sukces, jest ważne. Coraz więcej ludzi o tym pisze. I ta propaganda, która mówi właśnie o tych złych Polakach, faszystach, antysemitach, którzy nic nie potrafią, którzy powinni właśnie się tylko nadają się do tego, żeby tak jak kiedyś jeździć na zachód i tam zarabiać jakieś pieniądze, ona powoli tak jakby przestaje być skuteczna. Czy co, może w ogóle to naszego programu jest nietrafiony tak po prostu w 100%, bo za chwilę nikt nie będzie się mediami tymi klasycznymi, czyli telewizją, gazetami, a w internet zacznie prowadzić politykę medialną w Polsce. Z tego, co panie mówią, nie wiem, czy pani Oksana też się z tym zgodzi, internet, weryfikując różne dane, jest bardzo bezstronny, tak, bo profile, o których pani wspomniała, internetowe, te najpopularniejsze, wyrastają na tym, że batorzą obie strony. Jeżeli PiS zrobi coś krzywego, to jest batorzone, zrobi coś dobrego, okej, to jest fajne dla Polski. W przypadku Platformy od dawna nie zrobiła nic fajnego, więc trudno po prostu im wskazać jakieś pozytywne przymioty. Internet ma swoje właśnie zalety, to bez wątpienia internet jest miejscem, gdzie po pierwsze no nie da się stłumić informacji, tak? Jeżeli ona się pojawi, no, to nie Facebook da się robi jej... to świetnie. No, Facebook to robi bardzo dobrze, ale no mimo wszystko, tak? Jeżeli to są na przykład informacje podawane przez jednak duże media, no to już jest trudniej się tego pozbyć. I jest tyle ludzi, że Facebook nawet i Twitter by nie nadążył
skasowaniu już naprawdę wszystkiego, to, to jest trudne, to jest zaleta internetu, ale wadą internetu jest, jest taka, że po prostu jest coraz więcej kontentu w internetowych wydaniach gazet, a coraz mniej prawdziwej zawartości. I stąd sukcesy takich na przykład profili jak Infopiguła. To jest serwis stworzony chyba przez dwóch młodych chłopaków, którzy wyciągają każdego dnia istotne informacje z mediów i to sprzedają dalej. Za pieniądze zresztą, żeby było ciekawiej. Ludzie płacą za to, żeby codziennie dostać paczkę dwóch, trzech informacji istotnych z danego dnia. Może to jest przyszłość mediów, a nie repolonizacja i tego typu. No, trzeba się zastanowić nad tym, jak to zrobić, że jest coraz więcej kontentu, a równocześnie gazety likwidują korespondentów. Nie ma także korespondentów w regionach lokalnych. Jakim cudem jest coraz więcej informacji lokalnych, jeśli równocześnie nie ma nikogo, kto tam jeździ na miejsce? No bo są serwisy lokalne. Wszyscy, no nie, wszyscy kopiują od wszystkich i jest w sensie ogromna ilość kontentu, a jest coraz mniej wartościowej informacji w tym wszystkim. I to jest problem, który myślę, przed którym stoimy wszyscy, czy to niemieccy właściciele domów medialnych, czy bez względu na strukturę własnościową. I to jest większy problem, że wpływ obcych mocarstw na nasz rynek medialny? Nie, ale to jest problem, który, no, z którym będziemy musieli się też zmierzyć, jeśli znikną papierowe wydania gazet, jeśli rzeczywiście już przerzucimy się całkowicie na tworzenie informacji w internecie. No, będzie coraz trudniej rzeczywiście odróżnić to, co jest istotne, tego, co nie jest istotne. I będzie coraz więcej manipulacji. Ponieważ tyle kontentu, ile jest się w stanie pomieścić w internecie, nie zmieści się w żadnej gazecie papierowej. Czyli możliwości właśnie manipulacji, oszukiwania i tak dalej stają się coraz większe. I wtedy te niemieckie domy medialne będą jeszcze bardziej problematyczne. Więc tutaj też nie widzę żadnej refleksji na tym, jak uregulować to, co właściwie mamy w internecie. No bo to zawsze też pachnie cenzurą. Tak? Ale faktem jest, że wszyscy walczymy z fake newsami. Jak dotąd, jak widać po kolejnych sprawach, które wybuchają wokół jakiejś tam fake newsa, dosyć nieskutecznie. Szczerze rzecz mówiąc, ja się tutaj składam na panią Aleksandrę Jakubowską, że z fake newsami walczą internauci, a fake newsy produkują duże media. Oczywiście, że tak jest. Ale wracając jeszcze kiedyś, jak... Nieprawdziwe informacje głównie z mediów. Jak ruszyła telewizja, mówiło się o tym, że telewizja zabije kino. Telewizja kina nie zabiła, kina ma się bardzo dobrze. Teraz się mówi, że internet zabije prasę papierową i tutaj bym się zgodziła z tym, dlatego że czego nas nauczył internet, do czego nas internet przyzwyczaił? Internet nas przede wszystkim przyzwyczaił do zwięzłości. Oduczył nas czytania długich tekstów. Prasa papierowa, szczególnie tygodniki, w dalszym ciągu nam fundują teksty długie, teksty rozgadane. My już jako czytelnicy, może nawet my mniej, ale to takie wchodzące w życie pokolenie 20-25-latków, oni takich tekstów nie chcą czytać. Oni nie potrafią takich tekstów czytać. Dla nich ideałem jest te 280 znaków na Twitterze. To, czy to jest dobre, że ludzie czytają dłuższych tekstów? To jest następne pytanie. Nie jest dobre, ale to jest prawo rynku. No, jeżeli nie będą czytali, to nie będą kupowali, a internet coraz bardziej przyzwyczaja do takiej właśnie lakonicznej formy porozumiewania się z czytelnikiem i to jest bardzo niebezpieczne. A proszę zwrócić uwagę, jak wiele osób czyta tylko tytuły na portalach. Te tytuły jak są to media czasami, wykorzystują, te tytuły są czasami rzucając tytuły, które nie mają nic wspólnego z zawartością. Kiedyś Waldorf napisał taki felieton, jak pisał swoje felietony chyba w Kulturze czy w Polityce, w Kulturze pisał. I napisał taki felieton, który był zatytułowany Trup w operze. I na koniec w PS-ie pisze, oczywiście żadnego trupa w operze nie było, ale dałem taki tytuł, żeby państwo ten felieton przeczytali. I to jest... Szanowne panie, tak pani wspomniała o Waldorfie, tak? Czy dzisiaj postacie typu pan Waldorf miałyby szansę bytu w dzisiejszych mediach? Tak całkiem poważnie, bo to pytanie wiele razy mi kiełkowało w głowie. Czy ludzie, którzy tworzyli te takie poważne, fajne, szanowane media 20-30 lat temu, dzisiaj w ogóle mieliby w czytelników albo widzów? Jak panie myślą? Mieliby jeszcze czytelników i widzów, ponieważ no, takie artykuły są skierowane do elit, które oczywiście nadal konsumują gazety także w wersji. Ja nie mówię kilku czytelników, papierowej. Tylko kilka milionów, z czego mogliby się utrzymać. Ja myślę, że takich rzeszy czytelników zapewne, jak ma jakaś tam informacja na Onecie o tym, że traktor przejechał psa albo pies przejechał traktor, zapewne nie. Natomiast jest jeszcze jakiś odbiorca dla takich tekstów, tylko że ja myślę, że właśnie idziemy w tym kierunku, żeby takie treści i także tygodniki, miesięczniki, one staną się towarem ekskluzywnym dla coraz węższej rzeszy czytelników, którzy będą chcieli czegoś więcej, którzy będą gotowi za to zapłacić.
Czyli krąg czytelników będzie się zwężał dla takich treści. Ale będą musieli za to więcej zapłacić. Ale będą musieli za to więcej zapłacić, a no dla reszty będzie 280 ja znaków. Całkiem spokojnie wyobrażam sobie Waldorfa, czy jakąś inną gwiazdę, jak nazywał się ten człowiek od opery, Kaczyńskiego. Bałam się użyć tego nazwiska, że, czy dobrze go używam. Ja ich sobie świetnie wyobrażam jako gwiazdy telewizyjne, które prowadzą jakieś show. Waldorf był przecież świetnym gawędziarzem. To samo można powiedzieć o Kaczyńskim. I myślę, że gdyby no, więcej misji było w telewizji publicznej, to tego typu osobowości mogłyby tam spokojnie prowadzić swoje programy i one by na pewno miały większą oglądalność niż jakieś takie no, programiki reality show, gdzie no, niestety czasami pojawiają się ludzie, których zasób słownictwa ogranicza się do 300 słów. Czyli reasumując, nie repolonizacja, ale otwarcie szerokie mediów na nowe postacie, które się rodzą w internecie każdego dnia na przykład, i to może nam zapewnić taką przejrzystość informacji, że nie będzie trzeba zabierać mediów zagranicznym koncernom. Taki chyba wniosek można wysnuć z naszego spotkania. Panią bardzo dziękuję, państwu także i do zobaczenia wkrótce.